Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu F, projekt Komisji Zdrowia. Bardzo bym poprosił panią przewodniczącą, panią Barbarę Leśniak o przedstawienie. To jest F. F, tak. Paragraf pierwszy. Wprowadza się w sprawie korekty uchwały numer 13, łamane przez 326/2012 Rady Przewodniczący z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie podziału środków finansowych na 2013 rok na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf pierwszy. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale, nie wiem, do przydatki numeru, to czas, w sprawie podziału środków finansowych na 2013 rok na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Punkt pierwszy. Samorządowe przedszkole nr 28, ulica Duża Góra, remont z tarasu, kwota 28 tysięcy złotych. Punkt drugi. Zespół szkół specjalnych nr 11, ulica Dygasińskiego 25, montaż podnośnika sufitowego, kwota 28 tysięcy. Punkt trzeci. Samorządowe przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi, modernizacja i przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, kwota 13 350 zł. I punkt trzeci, czwarty. Zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 4, ulica Żabia 20, remont toalety w pawilonie C. Kwota 25 000 zł bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie zmiany. W uchwale nr 13 z dnia 3 lipca 2012 roku są wynikiem obniżenia środków finansowych na zadania powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? A co to było obniżone? Chciałem zapytać, bo należą kwotę obniżone. Z czego na co? Ja powiem może, tych zadań było więcej, bodaj 6. Musieliśmy niestety środki niektórych zadań zabrać i zupełnie inaczej rozparcelować. Bez zmian zostaje ten punkt czwarty, czyli te 25 tysięcy uchwały z 3 lipca, a pozostałe są to zadania nowe, zupełnie nowe, tak. I już w takich scenach jak zeło nam przysłało to 400. Bo podnośnika nie było, doktor, ja pytałem wcześniej, tak. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Widzę, może ja wyjaśnię, że te zadania nie są zupełnie nowe z tego, co ja kojarzę. Część zadań ma obniżone tylko środki. Ma obniżone środki, no, bo po prostu... Tak. Wobec czego poddaję pod głosowanie całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Jednogłośnie.